Witam wszystkich w kolejnym poradniku do gry Wiedźmin 3 Dziki Gon, moi drodzy. Dzisiaj wam pokażę, jak w dosyć szybki sposób zyskać sporo expa. W ciągu godziny możecie tutaj zyskać, w zależności jaki level macie, od 4 do 8 tysięcy expa, więc możecie wbić, słuchajcie, 2-3 levele na pewno. Co trzeba zrobić, słuchajcie, jest akurat pewien bug i działa on na wersji 1.3, tej najnowszej, która wyszła na konsolę oczywiście. Nie wiem jak jest z PC-tem, bo podobno tam już jest szykowana kolejna łatka, ale na wersji 1.3 ona działa i słuchajcie, co trzeba zrobić, zaraz wam pokażę. Musicie się udać na Skellige, na wyspy Skellige, moi drodzy. Oczywiście tutaj mamy port Ker Trolde i tutaj, w tym miejscu, to jest niedaleko osady Redgill, jest, słuchajcie, takie miejsce, w którym właśnie kiedyś chyba pokazywałem skarb, którym są zbroje wiedźmińskiego cechu. Nie pamiętam już dokładnie którego, ale w tym miejscu strzeże tego skarbu cyklop na 30 poziomie. Ja już troszeczkę sobie go tutaj obiłem. I słuchajcie, jest tutaj pewien bug z tym cyklopem, taki, że po każdym pokonaniu, jeśli zrobicie medytację, to on będzie się w tym miejscu dalej pokazywał. Więc możecie tutaj nabić od około 40 do 50 expa, to i tak jest bardzo szybkie expienie w przeciwieństwie do na przykład wykonywania zadań, ponieważ nieraz zadania poboczne dają nam właśnie te 50 expa, a musimy się męczyć tutaj z pół godziny nawet. Więc tutaj w kilka minut możecie zyskać tego expa o wiele więcej. Ja mam wtedy w tej chwili 227 i tutaj musicie też pamiętać o jednej pewnej sprawie, słuchajcie. Ważnej sprawie, ponieważ jeśli dacie swojemu mieczykowi jakieś bonusy, przykładowo tutaj mam bonus 20% dodatkowego doświadczenia za cios kończący w walce z potworami. Mam jeszcze chyba, słuchajcie, trofeum, które daje 5% dodatkowego doświadczenia za cios kończący w walce z potworami, więc czym więcej macie tego wszystkiego, tym to się sumuje. I chyba u mnie to powinno tutaj być napisane, poczekajcie, nie wiem czy jest, ale nie jestem pewien, ale powinno być to zsumowane. 25 powinno gdzieś być. Kusza odporności, poczekajcie. Dodatkowe. Jest, na samym dole. 25 dodatkowego doświadczenia za cios kończący w walce z potworami, więc zaraz wam pokażę moją taktykę. Ja mam w tej chwili 21 poziom. Zabiłem już dwa takie cyklopy. To jest mój trzeci. Najlepszą taktyką dla mnie, słuchajcie, jest oczywiście tarcza, która musi być, ponieważ ona, no wiecie, w razie uderzenia tego stwora, tego cyklopa, chroni nam dupsko, naprawdę chroni nam dupsko. I podpalanie go, cały czas podpalam go. Dosyć dużo to zabiera. Na końcu tylko staram się po prostu wybić go mieczem, ponieważ kończący cios daje nam więcej tego expa. O właśnie, zobaczcie teraz jak to wygląda. Jeśli dostaniecie od niego, no to praktycznie całe życie jest zjedzone. Ale spokojnie, zaraz popróbuję. Muszę ten butelek się pozbyć i coś innego tutaj założyć do regeneracji. Okej, tarcza jest niezbędna, pamiętajcie o tym, ponieważ ona, jak widzicie, osłoni nas przed jednym takim ciosem. No i super, kończący cios, udało się go zabić, moi drodzy. Przy okazji możecie uzbierać tutaj dużo oczów cyklopa, które są potrzebne chyba do nawet upgrade'owania zbroi, tak mi się zdaje. Miałem 227, tak? Mam 268 expa. I teraz, moi drodzy, jeśli chcecie, aby ten cyklop znowu się tu pojawił, to wystarczy, że zrobicie malutką medytację, nawet o godzinkę. I to właśnie spowoduje, że ten cyklop znowu się tu pojawi. Musicie tylko uważać, żeby czasem tak nie zrobić jak ja i nie oberwać od niego kończącym ciosem, bo to może się źle skończyć. W ten sposób, słuchajcie, w ciągu godziny możecie nabić kilka leveli. W zależności właśnie jaki sprzęt macie, na którym levelu jesteście ogólnie, więc możecie poświęcić tutaj sobie z godzinkę, dwie na wytuczenie tego stwora, a na pewno zyskacie. Z każdym levelem jest coraz łatwiej, bo wiadomo, mamy silniejsze ataki, mamy mocniejsze miecze i więcej wytrzymałości, więc później ten exp jeszcze będzie szybciej szedł.
I to tyle, moi drodzy. Dzięki Dewu za informację tą, którą mi tu podałeś, bo to właśnie dzięki Tobie właśnie zrobiłem ten poradnik. I to tyle, moi drodzy. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to, no to może sobie w tym miejscu poexpić. Myślę, że jest to dosyć szybki sposób. A wiecie, exp tutaj nie idzie aż tak bardzo dobrze, jakbyśmy tego chcieli, więc jesteśmy po prostu skazani na zadania poboczne. Tutaj możemy zrobić to troszeczkę inaczej. I to tyle, moi drodzy. Jeśli pomogłem, zostawcie łapkę. Zapraszam Was oczywiście na kolejne poradniki. Trzymajcie się. Cześć.